Drodzy Państwo, w tym panelu wystąpią nasi goście zagraniczni. Zapraszamy naszych gości zagranicznych do panelu. Szanowni Państwo, zaczynamy panel poświęcony działalności interwencyjnej. Więc tutaj właśnie była interwencja. Natomiast w naszej działalności interwencyjnej w obronie dobrego imienia Polski, otóż mamy do czynienia, tak jak mówiłem wczoraj, ze skoordynowaną, dobrze zorganizowaną, bardzo mocno finansowaną akcją dyskredytacji Polski. Celem tego ostatecznym, w mojej opinii, jest wyalienowanie Polski z sojuszu NATO, z sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi. Także, żeby było to, jakby to powiedzieć, żeby było łatwym łupem dla rosyjskiego imperializmu. A z drugiej strony, oczywiście to, co była mowa na poprzednim panelu, kwestia odszkodowań 447, umownie rzecz biorąc, jeżeli chodzi o roszczenia finansowe w stosunku do Polski za Holokaust. Cała ta sfera związana z przeciwstawianiem się tego rodzaju żądania musi, myślenie na ten temat musi się rozpocząć od zdefiniowania przeciwnika, powiedziałem na początku. Kto jest naszym przeciwnikiem w tej materii? Dlaczego używam słowa przeciwnik, mimo że w takim zwykłym obiegu medialnym słowo przeciwnik jest bardzo źle widziane. Pamiętam, jak przy pewnym moim wystąpieniu, gdy mówiłem właśnie o przeciwniku, to TVN bardzo się wzburzył, że używam tego słowa i potem była cała nagonka na ten temat. Otóż, żeby walczyć z zniesławieniami w sposób aktywny, tak jak robi to Reduta, pozywając oszczerców i ludzi fałszujących polską historię przed sądy, żeby walczyć z tymi zjawiskami, trzeba mieć determinację. A determinacja wymaga po prostu odwagi i właśnie wiedzy o tym, z kim i z czym się walczy. Reduta przeprowadza interwencję, monitorując internet. Ale to nie tylko Reduta jest oczywiście nośnikiem wiedzy i aktywności interwencyjnej. Znaczy, jesteśmy jednym z elementów ekosystemu całego środowiska, które się tym zajmuje w sposób interwencyjny. Takim środowiskiem, taką organizacją oprócz Reduty interweniującym jest PMI, którego przedstawiciela tutaj mamy na pokładzie, pan Dan Zamoyski. Ja Dana poznałem w 2014 roku, gdy poprzez internet się skontaktowaliśmy i było tutaj takie zebranie w Warszawie, częściowo online, częściowo osobiste, gdzie wymienialiśmy się informacjami, w jaki sposób przeciwstawiać się tym medialnym czy internetowym zniesławieniom, które się pojawiały już wtedy. To był rok 2014. Ja Redutę założyłem w roku 2012, a PMI, Polish Media Issue, działa od roku 2005. Dan, the floor is yours. Thank you for the opportunity to come and speak with you. Raz dziękuję za przyjście. At this very, very important conference. Po wystąpieniu o tej bardzo ważnej konferencji. So I have spent about half my life in the USA. Połowę swojego życia spędziłem w Stanach Zjednoczonych. And half in England, in the United Kingdom. A drugą połowę w Anglii. This has been very important because to jest bardzo ważne. I have learned the history as perceived, the history of Poland as perceived by those in the USA. Ponieważ nauczyłem się o historii Polski tak jak ona jest przekazywana, czy też zrozumiana z perspektywy Stanów Zjednoczonych. Compared to those in England, the UK and continental Europe. And they are different. Z tym, jak ona jest przedstawiana w Wielkiej Brytanii i innych krajach. Dan, thank you very much for your presentation. It's very impressive and I know your efforts to defend Polish good name. Thank you very much and please
applause for Dan again. Z tego, co usłyszeliśmy przed chwilą z opowieści Dana o pracy PMI, rzeczywiście obserwując PMI przez już tyle lat, ich pracę na mediach społecznościowych i maile wysyłane, także ja dostaję newslettery i tak dalej. Mogę trochę opowiedzieć, czego Dan ze skromności nie powiedział, jak to wygląda od kuchni, znaczy jak wygląda praca ludzi, którzy muszą prostować kłamstwa na temat Polski, które się pojawiają w mediach. Ta lista mediów, które tutaj Dan pokazał na slajdzie, począwszy od Netflixa, skończywszy na tych dużych pismach typu Washington Post czy Wall Street Journal albo New York Times, cała ta sprawa wysiłków, żeby prostować te kłamstwa, sprowadza się tak naprawdę do mrówczej pracowitości. Ta mrówcza pracowitość polega na tym, że trzeba czytać te wszystkie bzdury i wymyślić tekst, który będzie pasował do konkretnej publikacji, no i wtedy wysyłać te maile, wyszukać adresy, na które to trzeba wysyłać i tak dalej. To jest naprawdę bardzo uciążliwa i mrówcza praca, więc ta grupa osób skupiona wokół Dana naprawdę wykonuje wielką robotę. Tym bardziej, że robią to jako wolontariusze w wolnych chwilach. Trzeba pamiętać też o tym, że tego rodzaju aktywność, i to widać było także na slajdzie mówiącym o przyczynach odchodzenia aktywistów, tego rodzaju aktywność spotyka się także z dosyć dużą represywnością systemu. Pod nazwą system rozumiem to, co w Europie Zachodniej, w Stanach Zjednoczonych i w tych bardziej rozwiniętych krajach innego świata jest obecne, czyli po prostu polityczna poprawność, która powoduje, że są tego rodzaju komunikaty mówiące prawdziwą historię o Polsce, są odrzucane. To pan nasz, nie usłyszałem stopnia, przepraszam, ale pan Maciej Zaborowski powiedział o swoich przygodach w Centcomie, prawda? Także nie jest dopuszczalne myślenie inne niż to, które jest sformatowane przez media. A więc tutaj mamy do czynienia z pewnym problemem komunikacyjnym. Otóż gdy dajemy komunikat o prawdziwej historii Polski i to, co się naprawdę wydarzyło, jest opór związany ze zrozumieniem w ogóle tego, co się mówi. I to jest fundamentalna sprawa, z której trzeba zdawać sprawę, że o Polsce myślą tylko Polacy dla nas Polska jest ważna, dla całego świata nie. I dlatego, żeby trafić do tego właściwym komunikatem, żeby być skutecznym, trzeba mieć pewnego rodzaju język przygotowany, żeby oni to zrozumieli, o czym ja powiem w swojej prezentacji. Hello, I am Alberto Trujillo. First of all, I want to thank to the organizers for the privilege of being here. Chciałem podziękować organizatorom za to, że mogę tu być. Trying to publish more things in Spanish also. There is very little published in Spanish about Polish history. Książek języku hiszpańskim. For instance, now we have one project to publish a comic about Witold Pilecki. Mamy teraz taki projekt przetłumaczenia komiksu na temat Witolda Pileckiego. There are many, many things to do. Jest wiele, wiele do zrobienia. And they cannot be done only by individuals. I nie może być to robione tylko przez jednostki. The individuals are a great help. Jednostki oczywiście pomagają. But at the end you need the professionals. Ale na koniec potrzebni są fachowcy. It's like in 1920. Tak jak w 1920 roku. The volunteer army was great. Armia ochotnicza była gotowa. But there were professionals behind them. Zawodowcy byli za nimi. Okay. So at the end I should say chcę powiedzieć, that the situation is not good. Sytuacja nie jest dobra. But yes, the Polska nie zginęła. Thank you very much. Ja na zakończenie tylko jedną rzecz chciałem powiedzieć, bo to jest ważne, żeby w tym gronie na koniec o kwestiach interwencyjnych. Pamiętacie, że w antrakcie, gdy tutaj była montowana ta poprzednia prezentacja, powiedziałem o języku komunikacji, która
który jest istotny, żeby w ogóle dotrzeć do odbiorcy. Otóż Gredota dlatego ma skuteczność, jak Państwo otrzymujecie te newslettery, na pewno o tym wiecie, dlatego ma skuteczność, że w pewnym momencie odkryłem, w jaki sposób do tych wszystkich mediów, tych dziennikarzy częściowo skomunizowanych albo z głowami wybranymi przez polityczną poprawność dotrzeć. Otóż trzeba mówić językiem politycznej poprawności. To jest tak jak Schmeisser. Niemiecka broń, ale przez powstańców używana, bo trzeba nie było innej. I to jest dokładnie ta sama, ta analogia jest bardzo podobna. Mamy do czynienia z językiem politycznej poprawności, który oni rozumieją, ale my tego nie wyznajemy. Ale trzeba użyć tego języka, żeby dotrzeć do nich. I to w naszych interwencjach używamy takiej magicznej formuły, którą Państwu także serdecznie polecam. W rozmowach czy ze znajomymi, czy z tymi ludźmi, którzy nie rozumieją problemu. Otóż wysyłamy w naszych interwencjach magiczną formułę. Użycie sformułowania polski obóz koncentracyjny, albo to, co tam w sprawie czego interweniujemy, polskie getto, polski obóz śmierci i tak dalej. Użycie sformułowania polski obóz koncentracyjny jest językiem nienawiści w stosunku do Polaków na bazie uprzedzeń etnicznych i rasowych w celu poniżenia narodu polskiego. Zauważcie, tam mamy kilka słów kluczy, które wyzwalają natychmiast myślenie takiego dziennikarza ze sformatowaną głową. Język nienawiści, hate speech, 3 lata więzienia. Holocaust denial, znowu, poniżenie na bazie etnicznym i rasowym. To są wszystko słowa, które wyzwalają reakcję i oni widzą, że to nie jest już tylko polskie wołanie o honor i prawdę, tylko to jest pewne zagrożenie, bo nazwa Reduty, Polish League Against Defamation. Czyli konotacja jest jasna. Jak nie usłuchacie, to zaraz będą jakieś konsekwencje. I dlatego mamy tą skuteczność. Dziękuję bardzo Państwu. Wszystkiego dobrego. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Ja nazywam się Karolina Pawłowska i jestem dyrektor Centrum Prawa Międzynarodowego Ordo Iuris oraz jestem pełnomocnikiem rektora w nowo założonej uczelni, Collegium Intermarium. Pozwolę sobie przedstawić naszych dzisiejszych prelegentów. Dr Tymoteusz Zych, rektor Collegium Intermarium oraz wiceprezes Instytutu Ordo Iuris. Pan Sławomir Kowalski, były konsul Norwegii oraz dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za granicą oraz Stefan Thompson. Miałem okazję uczestniczyć w wykładzie w jednym z instytutów naukowych PRIO, gdzie jeden z polskich młodych naukowców z Polski przyjechał z Polski i promował swoją książkę pod tytułem Wstyd być Polakiem. I tam no to tak, tezy były takie, że to Polska to taki, no tak grubsza, powiem, Czernobyl, średniowiecze, nie lubimy imigrantów, nienawidzimy obcych, nikogo nie chcemy przyjmować, jesteśmy skrajnie nietolerancyjni i tak dalej. Po czym nagle zaczął mówić, że to szczególnie wychodzi w Norwegii, bo w ogóle nie chcą się asymilować, nie chcą się uczyć języka norweskiego, nie chcą się stawać Norwegami, w ogóle są zupełnie, trzymają się na boku tej społeczności. I oczywiście no, całe to środowisko o takich poglądach zbliżonych no właśnie też tak narzekało, jak to w Polsce nietolerancyjnie. Ja pozwoliłem się zapytać, że dlaczego Polacy mają w Norwegii stawać się Norwegami, skoro przecież jest zasada tolerancji. Skoro lubimy różnorodność kulturową i szanujemy tożsamość, no, dlaczego Polacy mają się no, uczyć norweskiego, żeby sobie poradzić, ale dlaczego mają się asymilować? I tutaj nie odzyskałem odpowiedzi dobrej, czyli się okazuje, że jednak chyba zależy od tego, kto mówi i w jakim kontekście. Czasem mam wrażenie, że gdy my myślimy o państwie narodowym kształtowanym przez nasze dziedzictwo XIX wieku i tradycje rodzinne, tam właśnie marzenie o wolnej Polsce, nie bycia obywatelem innego państwa zaborczego, to widzimy takie ataki na tą wizję państwa narodowego. Być może w kontekście budowy jakichś innych rozwiązań, państw federacyjnych, czy jakichś innych wizji politycznych, ale czasami to boleśnie widzimy i myślę sobie, że czasem jak myślimy też o udziale Polonii, to mi od razu na myśl przychodzi lektura polityki polskiej odbudowy państwa Romana Dmowskiego. Bo jak Państwo spojrzycie na działania Dmowskiego, Paderewskiego, zwłaszcza w Ameryce, w okresie konferencji pokojowej w Paryżu, to będziecie widzieli przecież, jak on doskonale i z Paderewskim docierali do decydentów przekazu, jak to było trudne, jakie mieli ataki propagandowe z różnych źródeł. I,
Jak bardzo też, proszę Państwa, byli wspierani przez Polonię amerykańską, bo przecież nie było instytucji państwa polskiego. Co w Polsce na przestrzeni minionych wieków zawsze trwało i trwa jako zjawisko nieprzemijające aż do dzisiaj? Zawsze trwała rodzina. Zawsze też rozwijał się, krzepł i ubogacał we własną kulturę ojczystą naród, wyłaniając coraz to nowe i bogatsze formy życia społecznego. Pod tchnieniem Ewangelii Chrystusowej rodziła się nasza kultura narodowa. Tak więc możemy powiedzieć, iż w układzie rodzina, naród, Kościół nie było na przestrzeni naszych dziejów żadnych większych przerw. I myślę, że w tych sprawach rodzin to jednak, powiedzmy twardo, po cytując apostołów Pawła i Jana, non possumus. I myślę, że warto może przywrócić, zwłaszcza teraz, kiedy przychodzi ta beatyfikacja, do naszej świadomości tę koncepcję kardynała Wyszyńskiego, teologii narodu. Więc ja myślę, że problemem źródłowym jest to, że dzisiaj Europy nie tylko nie łączą już wspólne wartości, nie tylko już nie łączy odwołanie do wspólnego dziedzictwa stuleci kultury chrześcijańskiej, ale nawet nie łączy nas wspólne pojęcie prawdy. Wspólne pojęcie prawdy, które klasycznie zakładało, że prawdą jest to, co jest zgodne z rzeczywistością, co odzwierciedla rzeczywistość. Niestety to pojęcie prawdy zostało zastąpione ideologicznym jej rozumieniem, które ma charakter raczej założeń przyjmowanych z góry, niż opierania się na tym, co istnieje. Jest też, poza takimi kłamstwami drobnymi, pewna wielka, taka powiedziałbym metanarracja wobec Polski stworzona, która w samej swojej istocie jest absolutnie kłamliwa. Czyli twierdzenie, że Polska jest krajem niepraworządnym. Na czym to twierdzenie się właściwie opiera? Otóż ono się opiera zazwyczaj na bardzo ogólnych mniemaniach. Ono się opiera na takim przekonaniu, że jesteśmy krajem, który nie dorósł jeszcze do tego, żeby decydować o sobie samemu i w związku z tym potrzebujemy wyjaśnienia pewnych podstawowych mechanizmów przez tych, którzy są bardziej doświadczeni. Zazwyczaj te wszystkie protesty przeciwko niepraworządności Polski ograniczają się do bardzo ogólnych haseł i do bardzo ogólnych sloganów, a gdy chodzi o szczegóły, to spotykamy się niestety z odpowiedzią, że to atmosfera, że to zbiór różnych działań, że to suma całego szeregu czynników. Symboliczne było jedno z takich spotkań, na którym po prostu przytoczyłem konkretne rozwiązania, jakie funkcjonują w Republice Federalnej Niemiec, jeżeli chodzi o sądownictwo i sposób wyboru sędziów, który jest bardziej demokratyczny, inni powiedzą bardziej polityczny niż w Polsce. Sędziowie są wybierani przez komisje składające się wyłącznie z parlamentarzystów albo krajowych, albo z parlamentarzystów landtagów. W procesie uczestniczy też właściwie minister sprawiedliwości. No i jak można jednocześnie zarzucać naszemu państwu, że ten proces jest bardziej polityczny, skoro funkcjonuje Krajowa Rada Sądownictwa, której skład jest dość zróżnicowany, czyli w tej Krajowej Radzie Sądownictwa są nie tylko politycy, ale są też sędziowie, są też osoby, które z urzędów nie zasiadają, jak na przykład prezes Sądu Najwyższego. No, odpowiedź była bardzo znamienna ze strony jednej z osób, które w tym posiedzeniu uczestniczyły, a mianowicie Niemcy są dojrzałą demokracją, a Polska nią nie jest. I tak ta dyskusja się skończyła. Mnie nie interesują naruszenia dobrego imienia Polski, mnie interesuje budowa dobrego wizerunku, nie interesuje mnie, co mają do powiedzenia na temat Polski, naszego państwa, naszego narodu, naszej historii i inni ludzie. Mnie interesuje konkretne działanie, krok po kroku w budowie tego wizerunku, który chcemy, a nie być w ciągłej reakcji, ciągle zastanawiać się nad tym, co inni mają do powiedzenia na nasz temat. Taka postawa, która niestety nam towarzyszyła jako Polakom przez całe dziesięciolecia, przekonanie, że jeżeli wokół danej sprawy, jeżeli wokół kłamstwa, jeżeli wokół powtórzonej bzdury o polskich obozach koncentracyjnych, o braku praworządności w Polsce, o strefach wolnych od LGBT funkcjonujących w naszym kraju będzie głośniej, to
tym większy będzie problem. Dlatego lepiej może nie reagować. No, jeżeli popatrzymy sobie na te państwa, na te narody, które skutecznie walczą o swoje dobre imię, których dobre imię nie jest naruszane, to zobaczymy, że tam jest zupełnie inny model przyjmowany, że jest tam przyjmowany model stanowczej reakcji. I ta stanowcza reakcja jest potrzebna na poziomie procesowym. Po pierwsze, to Instytut Ordo Iuris robi, nie jest to zresztą jedyna organizacja o takim charakterze w Polsce i bardzo się cieszę, że w ostatnich latach przed polskimi sądami zniknęły kompleksy i zapadł cały szereg orzeczeń wskazujących na naruszenie dobrego imienia Polski czy obywateli Polski przez wypowiedzi, które miały charakter ewidentnie kłamliwy. Mamy do czynienia rzeczywiście z przełamaniem impasu i bardzo dobrze, że więcej jest podmiotów, które prowadzą taką strategiczną litygację, takie strategiczne postępowania sądowe, które mają na celu wyeliminowanie kłamstw. Drugie pole, które jest nie mniej ważne, czyli to, które się wiąże z komunikacją i to, które wiąże się z tym, że w Polsce po prostu brakuje ambasadorów. W Polsce brakuje ludzi, którzy w naszym imieniu, niekoniecznie będąc Polakami czy Polonusami, wypowiadaliby się w opiniotwórczych mediach, na opiniotwórczych forach, w szczególności w krajach Zachodu. I powiem tak, to nie stanie się samo. Proszę Państwa, w moim przekonaniu mamy, już tak jak powiedziałem, doświadczenia z czasów zaborczych, zwłaszcza tutaj zaboru niemieckiego, praca u podstaw, praca u podstaw, praca u podstaw. I trzeba budować sieci. No, ja nie wiem jak Państwo, ja mam doświadczenia z Norwegii, gdzie trzeba było walczyć o prawa polskich dzieci i budowaliśmy sieć ludzi współpracujących, którzy nie dyskutowali, nie gadali, ale działali i te dzieci odzyskiwaliśmy. My mamy.